Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Jesteśmy przy wczytywaniu, myślałam, że załaduje się to szybciej. Proszę bardzo, jest. Zwłoki, więcej zwłok i mamy żołnierza barona, z którym ostatnio już nie gadałam. Koń wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko, wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli jego zguby i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt, dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówił? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Dziewczyna, ruszajmy tam od razu, Geralt. No właśnie, od razu. No ja tam. Choćbym próbowała się przygotować, to dupa blada mi wyjdzie. To co? Nóż do masła. Bierem! Nie no, co tu jest? Jakaś tablica. Czy mamy tutaj coś? Dobra, tutaj mamy jakieś drzwi, no to może chatę obrabujmy, jakby co. Chleb. Rzecz potrzebna, jak nie wiem co. O. To takie, wiecie, do leczenia się mogą się różności przydać. Więc nie będę udawać, że wiecie, że... No. Że jakoś sobie poradzą. Dobra, lećmy za nimi. Gruby baron jakoś za szybko to nie biegnie. Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmy istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom głowa. Anna pewnie z nim została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Tak, tak. Ciekawe, czy mogę powiedz szybciej i... Tak, to jakoś zostanie załatwione, że ich przyspieszy do mnie. O, to też sobie wezmę. Chatki, chatki, chatki. Mogę je przeszukać? Czy one są tak pozawalane, że nie? O, o, mogę coś podnieść. Paski skóry, dobra. Może tam do czegoś się przydadzą. Dobra, przebiegnijmy to jak najszybciej, bo patrzę. Zaraz Geraltowi jeszcze coś się stanie i... Baron niech sobie robi co chce. Ten. Lecimy, dobra. Co można jeszcze pozbierać, to po drodze sobie zgarnę. Gdzie to jest roślinka, jaką zgubiłam? Tu. O, mogłam z szybkiej podróży może skorzystać. Niezłe czachy, co? No i co tu się wyrabia? Topce. Macie wszyscy. A masz, utopcu. No, ze zwykłym utopcem ja się tyle trzacham. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem.
ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! O, mogę odpowiedzieć. No właśnie. Przestańcie się kłócić, lepiej odszukajmy. Bo z wiedźmami nie ma żartów. Naprawdę, powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Kuźwa. Anna? Naprawdę ona? Nie, to nieużliwe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Wiedźminie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. No nie, ja spieprzę. Mogę zapisać? No pewnie, że nie mogę. Co to było? Może... I nie chcę jej nic zrobić. I nie wygląda jak wilki. No właśnie. Przygotujcie się. O Jezu. Zaraz, czy ja mogę... Co to jest? Axie? Szczerze mówiąc... nie wiem, co by tutaj użyć. Na pewno nam się coś przyda. Powiedzmy. To znaczy... olej przeciwtrupojadom, upiorom. Przeklętym. Nie wiem, z czym nam tu przyjdzie walczyć, szczerze mówiąc. No, więc... się zobaczę. Dobra. Na razie mamy utopce do walki. Baba wodna. Okej, nie dajmy się złej babie i spróbujmy Anny nie zabić.
bo z tym tu też różnie może być. Tu jeszcze jeden. O, rany. Get. Ja, zaraz tu. Dobra, rozumiem, że... Wow, Geralt, uważaj, uważaj. Tutaj, tutaj, tu. A, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Teraz. Aj, chyba... O, szarża jaka to była zła. Geralt, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Zaraz nam się znak naładuje. Okej. Geralt, uważaj na siebie, człeku. Dobra, spokojnie. Teraz. O Jezu, przecież ja... Tam, tam, uciekaj, Geralt. Ledwo to przeżyliśmy. Dobra. Cholera. Przyblokowali mnie. Dobra, jestem, żyję. Jest teraz, od tyłu go, od tyłu, od tyłu. Dobra, spokojnie. Co to było? To był pies? Wiedźmy wyczuła, że się zbliżamy, przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły! Tylko na nią spójrzcie. Wiedźminie, ty się znasz na takich rzeczach. Powiedz, co jej jest. Nie wyglądała tak, kiedy to było istotne. Wiedźmy musiały rzucić na nią jakiś ulot. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Na pewno nie mieszkała tu sama. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek. Kto? Chłopiec, pustelnik. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się dokręcił. Mógł coś zauważyć. Chodźmy po niego. Nie lubi obcych, lepiej pójdę sam. Zaczekajcie. To warto byłoby zapisać. O, nie mogę zapisać. No, no nie, 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 nie to, nie to. Chwila, chwila. Ja chciałam troszeczkę po... Zaraz. Pomedytować. No właśnie. Jak tam? Dobra, trochę życia mu wróciło. Trzeba by pozbierać tu dobrodziejstwa. Tak. No bo co ja sobie będę żałować, prawda? Może tak, nie. Tu jeszcze. Dobrze, że to się wszystko na mapie zaznacza. Bo tak bym miała problem. O! Pieniążki. Was też śmieszy słowo pieniążki? Nie wiem, co w nim jest, że jakoś tak... dobra, na mapie... Nie wygląda, że to jakoś na tyle daleko, że aż muszą używać szybkiej podróży. O, mogę przynajmniej zapisać. No to dobrze. Geralt sobie śmiesznie przeskoczył. O, szybciutko poszło. Dobra. Z utopcami zawsze mogę sobie powojować trochę. Choćby dla sprawy, prawda? No bo ćwiczenie czyni mistrza, no nie ma co ukrywać. Janku, Janku, gdzie jesteś? Dalej być nie mogłeś? Ojej, czego atakują właśnie? Baba wodna. Ej, no pięknie. Au, au, dostaję łupnia od baby wodnej. No, chodźcie tu, do mnie.
Au! Geralt, co ty nie używasz znaków jak trzeba, co? W ogóle ja jakoś głupio walczę. Nie wiem, czemu ja tak... No, czemu ja nie walczę jak trzeba? A, bo... Dobra, może poziom... No... Geralt, o co chodzi? No... Chwila, moment. Dobra. Trochę się pożywił. Nie chcę jaskółki ani niczego używać. No. Au. Dobra, może czas na jaskółkę, bo głupia baba wodna mnie weźmie i zabije. Nie, ja jej dalej nie użyłam. Dziwne to jest, wiecie? No. To wygląda, jakby jakoś Geralt coś nie mógł walczyć najlepiej. Dobra. No tam jest, okej, okay, widzę. No. Ojej, to było dziwne, że mi ta walka jakoś tak nie szła. Dobra, czyli co? Może troszeczkę pomedytuję, żeby tak właśnie się Geralt podleczył. No i chodzimy. Znaczy, wywabiamy dokładniej. Albo i wchodzimy. Janek! Tu go nie ma. Stało się coś niedobrego. Rozejrzyj się, może gdzieś się schował. Oj, nie podoba mi się to. No, dlaczego nie mogę zapisać? Tak w ogóle to w bestiariuszu nam się obiesie coś pojawiło, prawda? To nie szukamy biesa. One są śmieszne tak w ogóle. Nie wiem, o wszystkim innym chyba wam pokazywałam i w ogóle. Świeże ślady. Janek tędy uciekał. To idziemy za nimi. Jejku, jak dobrze, że tutaj jest coś takiego jak ten wiedźmiński wzrok i właśnie czerwone prowadzące nas. A to ślady, a to coś tam. Zaraz zgubiłam te ślady. Chyba za wcześnie się pochwaliłam. Dobra, widzę je. Tutaj. Najgorsze, że Geralt tak się na drzewach często zacina. Tam. Tutaj jest Janek. Proszę, to nie było aż takie trudne. Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Naraziłeś się wiedźmom? Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwiać. Co takiego zrobiłeś? Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Cóż. Czyli widziałeś, co stało się z babcią? Niechcący wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Matka natura dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy, babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Wlazłem do kufra,
i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Sprzątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół, przez drzwi w podłodze. No właśnie. Po co Przątka odcięła babci włosy, nie wiesz? Wiedźmy zabierają ludziom uszy, żeby wszystko słyszeć. I włosy, żeby mieć władzę nad ludzkim życiem. Czasem splatają z nich dziwne sznurki, a czasem zabierają je na dół. Okej. Tym razem o wszystko wypytam. Czy ja ci wyglądam na głupka? Wyglądasz na kogoś ciekawskiego. No właśnie. I zaradnego. Kończy się tam, gdzie zaczyna się głupota. O, lubię tego chłopca, naprawdę. Znaczy... Siedziałeś w tej skrzyni? Czym on jest? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy. Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szybciucha na to. Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. No właśnie, jego to też mi szkoda. O szczęściu. Udało ci się uciec. No, ale teraz muszę się chować. Jest i mogę sam zapomnieć o mojej przytulnej norce. Jak teraz będą chciały mnie dorwać, to właśnie tam zaczną poszukiwania. Może spróbuj gdzieś głębiej, na bagnach. Chyba tak zrobię. A ty co zamierzasz? Dobre pytanie, co? Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Dzięki, imieniu. Młody. Swoją drogą, no tak. Geralt, ty do piwnicy zajrzysz, co? No właśnie. No jejku. No znaczy Geralt, jak Geralt, ja na pewno zajrzę, tylko tak. Tutaj gdzieś zaraz by się zapis przydało zrobić. I zakończenie odcinka nie byłoby takie głupie. Bo z kolei pójście do tej tam piwnicy zbyt szybko to może skutkować wieloma długaśnymi filmikami. Tak, więc myślę, że na razie wam tu już podziękuję. Więc trzymajcie się, cześć!